Polsce pozwolenie na budowę elektrowni jądrowej wydaje właściwy miejscowo wojewoda. Aby jednak wojewoda mógł wydać pozwolenie, wcześniej musi zostać wydane m.in. zezwolenie prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na budowę elektrowni jądrowej oraz decyzja zasadnicza o budowie elektrowni jądrowej wydana przez ministra odpowiedzialnego za energetykę. Procedurę wydawania zezwolenia na budowę elektrowni jądrowej rozpoczyna złożenie przez inwestora stosownego wniosku do prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę elektrowni jądrowej musi zawierać szereg dokumentów, które opisują to, w jaki sposób spełnione będą wymogi związane z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną. Najważniejsze dokumenty, które muszą być dołączone do wniosku o wydanie zezwolenia na budowę elektrowni jądrowej, to decyzja o ustaleniu lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z raportem lokalizacyjnym. Do uzyskania tej decyzji konieczne jest wcześniejsze uzyskanie opinii wyprzedzającej prezesa PAA dotyczącej planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wydanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Do wydania wspomnianego dokumentu niezbędne jest uzyskanie przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska opinii prezesa PAA dotyczącej projektu tejże decyzji. Program badań i monitoringu środowiska. Harmonogram budowy elektrowni jądrowej. Projekt systemu ochrony fizycznej. Opinia Komisji Europejskiej wydana na podstawie artykułu 43 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Wstępny raport bezpieczeństwa. Wyniki analiz bezpieczeństwa. Dokumentacja zintegrowanego systemu zarządzania. Po wpłynięciu do prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wniosku o wydanie zezwolenia na budowę elektrowni jądrowej, wniosek ten wraz ze skróconym raportem bezpieczeństwa umieszczany jest w Biuletynie Informacji Publicznej prezesa PAA oraz w prasie lokalnej. Do wniosku dołączana jest również informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na budowę elektrowni jądrowej, terminie i miejscu ewentualnej rozprawy administracyjnej, możliwości składania uwag i wniosków, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków ze wskazaniem 21-dniowego terminu ich składania. Uwagi składać można pisemnie, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Od wpłynięcia do prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wniosku o wydanie zezwolenia na budowę elektrowni jądrowej ma on 2 lata na jego rozpatrzenie. W tym czasie eksperci zatrudnieni w PAA dokonują przeglądu i analizy wniosku w celu oceny, czy jest on zgodny z określonymi prawem wymogami. Oprócz przewidzianych w prawie form udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o wydaniu zezwolenia na budowę elektrowni jądrowej, PAA zamierza prowadzić również inne działania informacyjne w tej sprawie. Po przeanalizowaniu wniosku, prezes Państwowej Agencji Atomistyki podejmuje decyzję w przedmiocie zezwolenia na budowę elektrowni jądrowej, poprzedzając ją rozprawą administracyjną, jeśli w toku postępowania wpłynęły skargi i wnioski. Drugim dokumentem wymaganym do wydania przez wojewodę pozwolenia na budowę elektrowni jądrowej jest decyzja zasadnicza o budowie elektrowni jądrowej wydawana przez ministra odpowiedzialnego za energetykę. Do wniosku o jej wydanie inwestor dołączyć musi m.in. charakterystykę obiektu energetyki jądrowej, ogólną opinię prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotyczącą planowanych rozwiązań organizacyjno-technicznych, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji, raport ze studium wykonalności, wstępny plan ochrony fizycznej elektrowni jądrowej. Po przeanalizowaniu wspomnianych dokumentów oraz zasięgnięciu opinii szefa ABW, minister odpowiedzialny za energetykę może wydać decyzję zasadniczą o budowie elektrowni jądrowej. Dopiero po wpłynięciu do wojewody decyzji zasadniczej oraz zezwolenia prezesa PAA na budowę elektrowni jądrowej, może on wydać pozwolenie na budowę elektrowni jądrowej.